Łukasz Filim, były przewodniczący Polish Professional. Co wiemy na temat Biura do Spraw Łączności między Polską i Polonią? Ja myślę, że wiemy to, co słyszymy tutaj z doniesień medialnych. Wiemy to, co potwierdza Kancelaria Prezydenta w osobie m.in. ministra Kwiatkowskiego. Ja miałem również przyjemność rozmawiać wczoraj z ministrem. Wiem, że trwają zaawansowane prace do utworzenia tego biura, które ma się zajmować łącznością z Polakami i dobrymi kontaktami z Polakami nie tylko w tej zachodniej części świata, ale również ze wschodnią, więc to są różne problemy, to jest różna tematyka i to biuro musi być dobrze przygotowane. Także jest prośba ze strony ministra, żeby jeszcze troszkę cierpliwie poczekać na to, aż to biuro będzie otwarte. Natomiast już są otwarci na współpracę, na spotkania, na kontakty. Proszę o przedstawienie się, proszę o przedstawienie swojej działalności, tak żeby kiedy biuro zostanie otwarte, żeby można było współpracować. Spekulacje. Kiedy drzwi mogą być otwarte dla petentów? To ciężko mi powiedzieć, bo ja nie jestem ze strony kancelarii oczywiście. Ja tutaj mieszkałem w Londynie i działałem. Czyli wszyscy czekamy. Tak, wszyscy czekamy, ja też czekam z niecierpliwością, bo myślę, że będzie można zrobić kilka ciekawych projektów.